Stoimy, moi drodzy, w marinie w South Sea i nasz głębokościomierz oszalał. No właśnie. Życie na jachcie to nie tylko piękne zachody słońca i poranna kawa na pokładzie. To też niekończące się projekty i naprawy. Niektórych odłożyć na później niestety nie można. Działający poprawnie głębokościomierz był priorytetem, bo na wodach Wielkiej Brytanii pływy robią swoje, a my kilka razy byliśmy zdecydowanie za blisko dna. Głębokościomierz, który mamy na Spellbound of Narnia, jest integralną częścią kadłuba i jego naprawa nie była możliwa. Wiedzieliśmy, że jedynym rozwiązaniem będzie zainstalowanie nowego transducera i przeprowadzenie kabla do zainstalowanego już w kokpicie ekranu pokazującego głębokość. Musieliśmy też wybrać nowe miejsce dla naszego transducera. Jedna z bakist na dziobie wydawała się idealna. Mieliśmy tylko jeden problem. Musieliśmy zeskrobać farbę, by nasz nowy transducer lepiej czytał głębokość. Wierzcie mi, to zadanie nie było ani przyjemne, ani krótkie. Następnie musieliśmy wymyślić jakiś sprytny pojemnik na nasz transducer. Pojemnik, który na stałe zainstalujemy do dna kadłuba i który będzie mieścił nie tylko transducer, ale i olej, w którym musi być zanurzony, by był w stanie odczytać głębokość. Krótka wycieczka do B&Q i przegląd plastikowych części wykorzystywanych przez hydraulików przy łączeniu rur zaowocowały własnoręcznie wykonanym pudełkiem, które kosztowało zaledwie 5 funtów. Pierwsze testy przeprowadziliśmy na sucho. Podłączyliśmy kable, włączyliśmy instrumenty na tablicy nawigacyjnej i sprawdziliśmy, co możemy odczytać na ekranie w kokpicie. Wskaźniki szalały. Pod nami nie było więcej niż metr lub półtorej metra wody, a na ekranie 7, 11, a nawet 13 metrów. Ten test pokazał nam, że instalacja działa. Transducer dostaje prąd, ale głębokości poprawnie nie pokazuje. Sytuacja się zmieniła, kiedy zanurzyliśmy go w wodzie. Na ekranie pojawiło się bardziej prawdopodobne 0,7-0,8 metra. Głębokościomierz był skalibrowany, by pokazać głębokość wody poniżej kilu. W praktyce, jeśli odczyt był około 0,1 metra, to już prawie dotykaliśmy dna kilem. Starym żeglarskim sposobem sprawdziliśmy, ile wody pod nami. Wyszło nam około 2,2 metra od linii wody. Wskaźnik pokazujący 0,7-0,8 metra pod kilem nie kłamał. Co teraz? Ano, wszystko trzeba było poskładać do kupy. I oczywiście upewnić się, że pudełko na transducer jest odpowiednio wyprofilowane, zanim przykleiliśmy całość na stałe do kadłuba. Trzeba było również pamiętać o nalaniu oleju do naszego pudełka, zanim transducer powędrował na miejsce. Co dalej? Przeciągnęliśmy kable, zmierzyliśmy ponownie głębokość wody i sprawdziliśmy, co pokazuje ekran na kokpicie. Wszystko wyglądało ok. Nasz nowy głębokościomierz działał. Dziękuję, że byliście dziś z nami. Mam nadzieję, że jeśli lubicie nasze filmy, zasubskrybujecie do naszego kanału i zobaczymy się tradycyjnie za tydzień, w środę. Pa!